zespół ratownictwa przedmedycznego z firmy Neoperator. Sprawdzają bezpieczeństwo, bezpieczeństwo najważniejsze. Jeden z ratowników od razu do samochodu, trzyma głowę, drugi robi badanie urazowe. Najpierw oczywiście sprawdza, czy poszkodowany jest przytomny, czy nieprzytomny. Sprawdza, czy poszkodowany oddycha, czy nie oddycha. To jest poszkodowany akurat nieprzytomny, oddycha. Oddychający. Cały czas asekuruje głowę. Za to zakładają kołnierz ortopedyczny, którego uczyliśmy dzisiaj używać. Oczywiście jeden z ratowników wcześniej zawiadomił pogotowie, dlatego że jak wiemy, ci ratownicy mogą. Jak ja mówię, że powiadomił, to powiadomił. Ci ratownicy mogą transportować, a właściwie to przenosić w miejsce bezpieczne, miejsce ewakuacji, natomiast nie mogą transportować samochodem. Zrobiłem badanie urazowe, sprawdzałem, co się dzieje. Nie wyciągają go z samochodu, tak? Na razie nie ma zagrożenia życia, nic się nie dzieje. Poszkodowany jest nieprzytomny, ale oddycha. Pogotowie jedzie, tak? Nie, szybki czas, pogotowia 20 minut, gdzie ja i ja. Nawet jeszcze dobrze nie wyjechałem. Dokładnie. Ale czasami tak? Dawaj tlen. Że sytuacja się radykalnie zmienia. Na przykład samochód zapali. I wtedy niestety... O ja pierniczę. Chyba będzie strach trochę. Wtedy niestety trzeba natychmiast, nie zwracając na to, czy tam jakieś urazy są, czy kręgosłup możemy naruszyć, ewakuować poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Teraz dym zasłoni miejsce zdarzenia, ja będę opowiadał, co się dzieje. Ratownicy wyciągają go. Wskutek tego naruszenia, tego wyciągnięcia z samochodu, on stracił oddech. Co ratownicy stwierdzili? Stracił oddech, gdzie przystępują do rezygnacji. Mają też ALD, więc od razu zakładają elektrody, przystępują do dalszych działań. Robią wszystko to, co elektrody do gołej piersi zgodnie z rysunkiem. No ale to oczywiście wiadomo, co nas mówi, tak? Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. Odsunąć się. Odsunąć. Wstrząs zalecany. Ładowanie. Odsuń się. Naciśnij migający przycisk wstrząsu. Wstrząs 1. Zrealizowany. Dotykanie pacjenta bezpieczne. Rozpocznij resuscytację. Ratownicy używają worka ambu do sztucznego oddychania, czyli do oddechu ratowniczych. Work ambu. Nauczyliście się przecież dzisiaj. No, egzamin będzie po kolacji. Kontynuuj przez 1 minutę i 45 sekund. Ważne jest, żeby maseczkę przycisnąć, tak, żeby te oddechy realizowane workiem ambu były Kontynuuj przez 1 minutę i 30 sekund. Kontynuuj. Kontynuuj przez 1 minutę i 15 sekund. Dysponent grupy ratowniczej. Kontynuuj. Kontynuuj przez 1 minutę. Kontynuuj. Kontynuuj przez 45 sekund. Kontynuuj. Kontynuuj przez 30 sekund. Kontynuuj.
sosą karetą, nie? Wiesz, nie? Kontynuuj przez 15 sekund. Zawiesił się. Portier nie chce wpuścić na bramie. Cały czas, czas leci. Kontynuuj przez 5, 4, 3, 2, 1. Przerwij resuscytację. Natychmiast przerwij. Nie dotykaj pacjenta. Analiza rytmu serca w toku. Nie dotykaj pacjenta. 2, 3, 4. Analiza w toku. Sprzęt niezalecany. Dotykanie pacjenta bezpieczne. No teraz sprawdzają, tak? Tak jak się uczyliście, sprawdzają, czy co się wydarzyło dalej. 6-10 sekund. Powinni wyczuć 2 do 3 oddechów. I co się okazało? Wrócił oddech? Wrócił oddech. 2 oddechy wyczuł ratownik Sebastian. W związku z tym zakładają maseczkę tlenową, podają tlen. Odłączają ALD, ale elektrody pozostawiają przyklejone do klatki piersiowej i będą bezpiecznie przekładali na dech. Będą go rolować. Trzeba odpiąć pasy z jednej strony deski do rolowania. Wszystko się odbywa na rozkaz głowy. Gotowi jesteście? Tak. Raz, dwa, trzy. Raz, trzy. Plecy nie sprężone. Trochę do mnie bliżej, tak? Przesuńmy go. Oprawiają. Raz, witamy, dwa, dwa, wszystko trzy. Na do góry. Komendę dobra, głowy. Fajno. Jest? Jest dobrze. Dobra. Krzysiu, kot. Koca nie ma. Zakładają folię ratunkową. Na dużo kieszeni. I będą zapinali na deskę, żeby ewakuować miejsce, gdzie przejmie je poszkodowanego pogotowie ratunkowe. Pamiętajmy, folia w celu ogrzania poszkodowanego srebrną stroną do poszkodowanego. Złotem do słońca. Tak jest. Złotem do słońca. Ten poszkodowany, to jest poszkodowany, który miał antyskację, nagłe zatrzymanie krążenia. W związku z tym na pewno stracił ciepłotę ciała, żeby zapewnić mu komfort termiczny. Owijamy do folii. Aby to było takie, żeby nie było. No. Na rozę. Zawsze zapinamy od strony nóg w kierunku głowy. Dawaj tutaj. Dawaj tego do góry. Drugi zespół ratowniczy czeka w razie czego, żeby zmienić kolegów. Gdyby resuscytacja trwała za długo. Zespół rezerwowy. 2 minuty minęło? Nie. Ty no kurwa nie wiem. Co tam się dzieje? A co by się zdarzyło, gdyby teraz poszkodowany zaczął wymiotować? Chcesz zademonstrować? Tak jest, odkrywamy maseczkę. Wymiociny wypadły. Odwróćcie w drugą stronę, żeby widzieli, jak wymiotuje. W naszą stronę, gdzie teraz? Całe szczęście zaczął wymiotować wtedy, kiedy był na desce. Zapięty. Wiedział, co robi. Na końcu klocki. Wytrzymał. Ja mówiłam zawsze, że koty trzeba wieść na samochodzie. Zawsze nam się przydać. Masz te? Są to skie. A nie, chodź, mam tą ceratkę. Od czoła. Tą ceratkę można łatwo podczas. Na końcu zapinamy paski stabilizujące głowę. Na czoło i na brodę.
Ratownicy zwijają sprzęt. Pogotowie właśnie nadjeżdża. W związku z tym w kierunku pogotowia oddają się ratownicy. Transportują poszkodowanego w sposób bezpieczny. Wszystko na komendę. Głowa mówi. Głowa mówi. Raz, dwa, trzy. Nogami do przodu. Pogotowie przyjechało tam. Można być brawo poszkodowane do komendy. Widzicie sobie. Kolacja jest o 19:00. Jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, w jaki